Zastanawiacie się czasami, dlaczego i w jaki sposób praca może nam szkodzić? Albo co zrobić, żeby była bezpieczna? W tym filmie opowiem Wam o miejscu, w którym powstały laboratoria unikatowe na skalę krajową czy wręcz światową. O jednostce badawczej, której kadra naukowa ma za zadanie dbać o zdrowie i życie człowieka w środowisku pracy, czyli o nas wszystkich. Zapraszam Was do obejrzenia filmu z serii przedstawiającej możliwości badawcze i naukowe Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego. Instytucji, której pracownicy na co dzień zajmują się zagadnieniami z obszaru bezpieczeństwa, higieny oraz ergonomii pracy, dzięki czemu znają je od podszewki. Czy wiecie, że rzeczy pozornie błahe albo takie, z których obecności nie zdajemy sobie sprawy, mogą zagrażać naszemu zdrowiu i życiu? Na przykład niewłaściwie dobrane krzesło może spowodować uszkodzenie kręgosłupa czy doprowadzić do złamania kości. Poważne konsekwencje przynosi także praca w narażeniu na substancje, które mogą być rakotwórcze lub mutagenne, na szkodliwy hałas czy wibracje oraz czynniki biologiczne. XXI wiek to czas wielkich osiągnięć technologicznych, przemysłowych i komunikacyjnych, który jednak nie jest wolny od poważnych zagrożeń chemicznych i biologicznych, potrafiących w krótkim czasie sparaliżować lub przewrócić do góry nogami życie całych społeczeństw. W skrajnych przypadkach może dochodzić nawet do śmierci na masową skalę i trwałych zmian zdrowotnych u części społeczeństwa, jak przekonaliśmy się podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2. Nadzieja w nauce? Bezsprzecznie. Wiele dziedzin życia ma swoich naukowych opiekunów, którzy w prowadzonych przez siebie badaniach szukają wskazówek pozwalających zapewnić nam wszystkim lepszą przyszłość. W obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy taką rolę odgrywa Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, jednostka naukowa działająca już od 1950 roku. Misją Instytutu jest prowadzenie badań dotyczących problematyki kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. A po polsku? Chodzi o to, aby pracownik swoje zadania wykonywał w bezpiecznych i dostosowanych do jego potrzeb warunkach, które nie wpłyną negatywnie na jego zdrowie ani teraz, ani w przyszłości. Instytut prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i realizuje wszelkie inne zadania pozwalające poznawać możliwości i ograniczenia człowieka w obecnych i przyszłych procesach pracy, uwzględniając osoby w różnym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami. Naukowcy przygotowują liczne analizy, oceny i ekspertyzy, których wyniki są niejednokrotnie wdrażane w życie. Czy to w postaci praktycznych rozwiązań wprowadzanych przez pracodawców i pracowników, czy na skalę krajową poprzez zmiany w zaleceniach, normach i przepisach. Jednostka o podobnym charakterze jak Centralny Instytut Ochrony Pracy powstała jeszcze przed II wojną światową, ale skupiano się w niej głównie na konstruowaniu prostych urządzeń technicznych. Jej spadkobierca, CIOP-PIP, to już instytucja przyszłości. Tutaj się bada, analizuje, tworzy, projektuje, modeluje i można by tak jeszcze długo wymieniać. Akredytowane laboratoria, dziesiątki projektów krajowych i międzynarodowych, badania naukowe i prace rozwojowe, współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na całym świecie. A przy tym szeroko zakrojone kampanie informacyjne i społeczne. Jak oni to robią? Obecnie Centralny Instytut Ochrony Pracy ulokowany jest w Warszawie i w Łodzi. Warszawska siedziba mieści się w dwóch budynkach. W pierwszym z nich, siedmiokondygnacyjnym, znajdują się zarówno laboratoria, jak i zaplecze administracyjne. Ale prawdziwe cudo jest tuż obok. To oddany do użytku w 2015 roku nowoczesny kompleks laboratoriów, Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska, w skrócie TechSafeBio. Budynek powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na 6000 m2 działa tutaj kilkanaście specjalistycznych laboratoriów, m.in. badań sprawności sensorycznej i psychoruchowej, diagnozy i adaptacji psychospołecznej, modelowania warunków oświetleniowych, badań mechanicznych maszyn i środków transportu pionowego, technik bezpieczeństwa w systemach sterowania, rzeczywistości wirtualnej, badań nanoaerozoli i bioaerozoli, markerów mikrobiologicznych, audiometrii i badań akustycznych, badań zagrożeń elektromagnetycznych i elektrostatycznych. Wiele z tych laboratoriów poznacie lepiej w kolejnych filmach. To tutaj wykorzystuje się rzeczywistość wirtualną, modelowanie i symulacje komputerowe do prowadzenia badań naukowych. Także tutaj prowadzi się badania z udziałem ludzi, ponieważ nie wszystko, jeszcze, można uchwycić w modelach matematycznych. Centralny Instytut Ochrony Pracy to nie tylko budynki, laboratoria i nowoczesny sprzęt. To przede wszystkim ludzie. Jest tu obecnie zatrudnionych 250 osób, w tym wielu pracowników naukowych z pokaźnym dorobkiem i tytułami naukowymi. Efekty ich prac są doceniane i nagradzane w kraju i za granicą. Nie do przecenienia jest wkład Instytutu w pomoc instytucjom państwa i gospodarce w kształtowaniu środowiska pracy i życia z uwzględnieniem wymagań kilkudziesięciu dyrektyw Unii Europejskiej z tego obszaru, w których treść zresztą Instytut często wnosi istotny wkład merytoryczny.
Za swoje opracowania tylko w 2019 roku otrzymali oni 2 złote medale i 1 srebrny na targach wynalazczości Innova Croatia 2019. Złoty medal i dyplom za wynalazczość przyznany przez Politechnikę w Bukareszcie i 2 złote laury innowacyjności w konkursie imienia Stanisława Staszica organizowanym przez Naczelną Organizację Techniczną. A do tego w wyniku oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Instytut otrzymał najwyższą kategorię A. Mają się tu czym pochwalić. I chwalą się, przede wszystkim dbając o to, aby wyniki prowadzonych prac trafiały do jak najszerszego grona odbiorców. Istotny element działalności Instytutu to upowszechnienie wyników prac w czasopismach naukowych i branżowych, w internecie, a także podczas konferencji naukowych, szkoleń, seminariów czy sympozjów. Instytut jest obecny zarówno na profesjonalnych, międzynarodowych targach branżowych, jak i na organizowanych lokalnie wystawach czy piknikach edukacyjnych. A gdyby tego jeszcze było mało, udowadnia się tutaj, że świat sztuki i świat pracy mają wiele wspólnego. Dowodem są liczne konkursy fotograficzne, filmowe, plastyczne, czy mój ulubiony, konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy. Znajdziecie tu bardzo fajne plakaty związane z różnymi aspektami BHP. Śmiało możecie zamówić taką oryginalną i przy tym niosącą ważny przekaz dekorację do domu czy biura. Krzepiąca jest wiadomość, że Instytut dba o nasze zdrowie i życie, nie tylko w miejscu pracy, korzystając z szerokiego doświadczenia, kompetencji i możliwości. Teraz już wiecie, gdzie szukać rzetelnych informacji i pomocy w tak ważnym obszarze, jakim jest bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. W tym filmie to tyle. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów z cyklu. Więcej informacji o Centralnym Instytucie Ochrony Pracy znajdziecie w opisie filmu i na stronie internetowej www.ciop.pl. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia.